Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motonacji. Jak widać, wyświetla nam komunikat o przepalonej żarówce mijania, więc zabieramy się do pracy. I podstawowa sprawa, którą potrzebujemy do wymiany żarówki, jest to żarówka halogenowa H7. I tak, Volvo naprawdę super patent zastosował, dzięki któremu wymiana żarówki jest banalnie prosta. Tutaj, tu mamy reflektor, w którym jest przepalona żarówka mijania i tutaj jest zastosowany taki śledź. Tego śledzika po prostu wyciągamy. Dzięki temu cały reflektor nam wyjdzie bez najmniejszego problemu. Możemy sobie go tu popchnąć trochę i jak widać już odskoczył. Musimy go tutaj delikatnie z jednego zatrzasku wyciągnąć. I dzięki temu zastosowaniu mamy już praktycznie żarówkę wyciągniętą. I tak, musimy tutaj te druciki, te sprężynki trochę do góry i pociągnąć na zewnątrz. Słyszeliśmy kliknięcie, jedno, drugie i mamy osłonę wyciągniętą. Tutaj mamy żarówkę mijania, tu mamy sprężynkę jej i tak, najpierw wyciągamy kosteczkę od żarówki mamy odczepioną, możemy ją sobie gdzieś na bok dać i tu jest sprężynka, tą sprężynkę wciskamy i na dół delikatnie odchylamy. Już w tym momencie mamy uszkodzoną, przepaloną żarówkę wyciągniętą, jak widać. I tak, bierzemy nową żarówkę. Uważamy, żeby jej nie dotykać tutaj za szklaną powierzchnię. I wkładamy tym cypelkiem w dół. W sumie nie ma innej możliwości, bo tu jest taki rowek do niej przystosowany. Zakładamy sprężynkę analogicznie do ściągania, czyli po prostu zakładamy kosteczka, tak samo ciskamy, klapka, wszystko analogicznie do rozkładania. Uważamy, żeby sobie nie przyciąć tutaj tych drucików. Siedzi z jednej strony, z drugiej siedzi. Wciskamy reflektor, po tej stronie jest taki zatrzask, więc tutaj już siedzi ten śledź, wciskamy na swoje miejsce i po całej naprawie, to jest kwestia ilu? 5 minut, bez żadnego problemu, nieważne, że tam jest bardzo mały dostęp, bo cały reflektor nam wychodzi. Jeśli pomogłem, zachęcam do subskrypcji, łapek w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!